Obrębia oceanu. Jedno z najbardziej wrogich środowisk Ziemi. Paraliżujące zimno. Zabójcze ciśnienie. Świat, któremu nie sposób się oprzeć. Jeśli popełni się błąd, zabija. Tak, po prostu. Aby zrozumieć naszą planetę, musimy zbadać oceany pokrywające ponad 3/4 powierzchni Ziemi. W mrocznej głębinie znajdują się minerały, niezwykłe oazy życia i naukowe zagadki. W kwestii oceanu jesteśmy ignorantami. Wybierzemy się w podróż, która pozwoli nam poznać zagadki ukryte pod falami. Witamy w głębinach. Czysta nauka. Oceaniczne głębie. Ostateczna granica. Ponad nami rozciąga się majestat nieba. Wszechświat odległych gwiazd i planet. Nowy świat, który może stać się kiedyś bliższy. Kosmos nie jest jedyną granicą. Po Księżycu chodził tuzin ludzi. Tutaj było ich tylko dwóch. Dno rowu oceanicznego to najgłębsze miejsce na Ziemi. Będziemy śledzić dwóch pionierów, którzy wybrali się w trudną podróż. Pokonają warstwy oceanu aż do najgłębszego miejsca. Podczas długiego zanurzenia zapuścimy się we wszystkie strefy, odkryjemy ich tajemnice i poznamy technikę, która pozwala naukowcom je badać. Pod falami kolonie biologów badają piękne rafy koralowe. Inżynierowie tworzą nowe urządzenia, które mogą pozwolić nam czerpać z wielkiego bogactwa mineralnego. Dziwaczne stworzenia każą naukowcom zastanowić się nad naturą życia jako takiego. Większość ludzi nie rozumie, że Ziemia żyje. To jest żywy organizm. Większość jego tajemnic kryje się w morzu. Rozpoczynamy naszą podróż wysoko nad poziomem morza, patrząc na ocean poniżej. Jeżeli spuścilibyśmy wodę z oceanów, zobaczylibyśmy każdą warstwę tworzącą ten obcy krajobraz. Ląd otacza płytka rafa. Głębokość w tym rejonie rzadko przekracza kilkaset metrów. Płyta kontynentalna jest przedłużeniem lądu pod wodą. Średnio w odległości 60 km od lądu dno morskie opada o 1000 metrów ku wielkiej strefie abisalnej. Jej średnia głębokość wynosi ponad 3500 metrów. Strefa abisalna dominuje na planecie i zajmuje około połowę dna oceanicznego. Na długości 64 tysięcy kilometrów ciągnie się w niej łańcuch gór czterokrotnie dłuższy od Himalajów, Andów i gór skalistych łącznie. Nasz cel znajduje się za ich szczytami. To najdłuższa przepaść oceanu. Rów Mariański. Rów ma prawie 70 km szerokości i ponad 11 km głębokości. Z łatwością pochłonąłby Mount Everest. Według Boba Ballarda, odkrywcy Titanica, głęboki ocean jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości. Nurkowanie jest niebezpieczne. Jesteśmy oddychającymi, kochającymi ląd i słońce istotami. To środowisko jest bardziej obce niż Mars czy Księżyc. 50 lat temu dwóch mężczyzn szykowało się do zapuszczenia w ten obcy świat.
do miejsca, w którym żaden człowiek nie był ani wcześniej, ani później. 23 stycznia 60 roku. Marynarka amerykańska woduje dziwnie wyglądającą łódź podwodną przy brzegach Guam. To jest Triest. Niezwykła łódź, która ma wytrzymać ekstremalne warunki panujące w jednym z najodleglejszych, najbardziej wrogich miejsc na Ziemi. Rowie Mariańskim. Kapitan Don Walsh przygotowywał się do rekordowego zanurzenia przez 9 miesięcy. To był kolejny dzień w biurze. Nie chcę być pretensjonalny, ale nurkowaliśmy już tak wiele razy, że wiedzieliśmy niemal wszystko na ten temat. To miał być długi dzień. Triest to wielki, dziwny statek zwany batyskafem. Przypomina bardziej statek powietrzny niż łódź podwodną. Częścią dominującą jest zbiornik paliwa długości 17,5 metra. Pod nim znajduje się mała, kulista kabina, w której Don Walsh i jego kolega Jacques Picard będą ściśnięci przez całą podróż. Wnętrze było naprawdę małe. Mieliśmy tyle miejsca, ile jest w dużej lodówce domowej. Tak więc, gdy następnym razem sięgniecie po puszkę piwa, pomyślcie o dwóch facetach, którzy próbowali pracować w takiej przestrzeni. W zbiorniku nad kabiną znajduje się 106,5 tysiąca litrów benzyny. To dzięki lżejszej od wody benzynie Triest unosi się na powierzchni. Zanurzenie staje się możliwe, gdy załoga napełnia wodą zbiorniki balastowe. Batyskaf robi się cięższy i zanurza się. Jest w drodze ku dnu rowu mariańskiego. Zamknięci w kabinie Walsh i Picard mogą mieć jedynie nadzieję, że Triest zniesie oceaniczne warunki. Od tej chwili pomyłka może ich kosztować życie. Nasza podróż na dno rowu zaczyna się od małego kroku. W płytką warstwę wody nad płytą kontynentalną. Przez iluminatory widzimy rozjaśnianą przez słońce strefę fotyczną. Światło ogrzewa tu wodę i pozwala roślinom produkować energię na drodze fotosyntezy, dając początek wielkiemu łańcuchowi pokarmowemu. Większość morskich zwierząt żyje w tej cienkiej warstwie oceanu. Na początku jest się w rozjaśnianej przez słońce warstwie. To jest piękny błękit. Pływają tam rekiny i inne ryby. 18 metrów pod powierzchnią jesteśmy już w sporej odległości od naszego naturalnego środowiska, suchego lądu. Technika pozwala nam wkraczać w ten magiczny świat, ale tylko na krótko. Powrót na powierzchnię jest najeżony niebezpieczeństwami. Skutki zmiany ciśnienia wody mogą być zabójcze. Aby naprawdę zrozumieć cuda błyszczącej wody, potrzebujemy czegoś więcej niż krótkie wypady. Musimy przebywać pod wodą. Naukowcy znaleźli na to sposób. 18 metrów pod powierzchnią, w odległości 5,5 km od Key Largo na Florydzie, znajduje się stacja Aquarius. Własność National Oceanic and Atmospheric Administration jest jedynym podwodnym laboratorium. W stalowym kontenerze ciśnieniowym 6 biologów może spędzić do 10 dni. Mogą tu badać rafy koralowe. Rafy są domem malutkich organizmów i skarbnicą życia. Profesor biologii Mark Hay z Georgia Institute of Technology prowadzi tu badania. To przypomina szkolny autobus, który zatonął. Jest pełen powietrza. Na dole jest otwór, przez który się wchodzi. Otwór jest połączeniem między oceanem i wnętrzem stacji. Pozwala naukowcom wpływać i wypływać, kiedy chcą.
Powietrze wewnątrz podwodnej stacji nie pozwala wodzie dostać się do środka i pozwala naukowcom żyć i pracować 18 metrów pod wodą. Naukowcy mogą nurkować do 9 godzin, czyli 9-krotnie dłużej niż gdyby nurkowali z powierzchni. W celu napełnienia zbiorników wracają do stacji, a nie na powierzchnię. Aquarius to wspaniałe miejsce dla naukowców. Życie tuż obok koralowców i innych zwierząt daje im rzadką możliwość dowiedzenia się więcej o tym podmorskim lesie. Gdy tu jestem, zawsze widzę coś nowego. Po części wynika to z tego, że można tu nurkować przez cały dzień, nawet późnym popołudniem, i wracać w nocy. Obserwujemy różne zachowania, których inaczej byśmy nie widzieli. Widzimy interakcje między gatunkami. Ten ciągły dostęp jest czymś bardzo niezwykłym i wspaniałym dla naukowców. Stacja Aquarius oferuje biologom niebywały dostęp do rafy koralowej. Kto wie, jakie skarby czekają na odkrycie? Nasz punkt docelowy znajduje się znacznie głębiej. 99% naszej podróży sięga głębiej niż stacja Aquarius. Woda ciemnieje z każdym metrem. Ciśnienie rośnie, a temperatura spada. Pora zejść niżej. Gdy pokonaliśmy kilkadziesiąt metrów z ponad 11-kilometrowej podróży, środowisko zmieniło się drastycznie. Na głębinę dociera coraz mniej światła. Ocean zaczyna zmieniać kolor. Błękit znika, przechodzi w niebiesko-zielone, a w końcu pojawiają się odcienie szarości i abisalna czerń. Na głębokości 105 metrów Triest napotyka niewidoczną barierę. Na głębokości kilkudziesięciu metrów temperatura spada z 21 do 10 stopni Celsjusza. Większą część ciepła słonecznego pochłania wyższa warstwa oceanu, gdzie woda jest rzadsza. Wraz z głębokością woda jest chłodniejsza, bardziej słona i gęściejsza. Ocean tworzy warstwy. Na górze znajduje się cieplejsza, na dole gęściejsza, zimniejsza woda. Granice między tymi warstwami nazywa się termokliną. Pamiętajmy, że batyskaf to tylko balon. W ciepłej wodzie schodziliśmy coraz niżej, lecz gdy dotarliśmy do termokliny, nie byliśmy dość ciężcy, by się przez nią przedostać. Odskoczyliśmy jak piłka. Triest ma za dużą wyporność, by zanurzyć się w gęściejszej, zimnej wodzie. Utknął. Załoga pozbyła się lekkiej benzyny. Mniej wyporny Triest przekracza barierę i zmierza w stronę rowu Mariańskiego. Jesteśmy na głębokości 195 metrów. To jest wielkość większa od wysokości pomnika Waszyngtona. Wkraczamy do mrocznego świata półmroku. Do lodowatej wody dociera zaledwie 1% światła słonecznego. Temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza. Nawet tutaj można znaleźć minerały. Pod dnem znajdują się wielkie zasoby ropy i gazu. Aby je wydobyć, zaawansowani nurkowie schodzą na głębokość ponad 300 metrów. Z powodu ciśnienia nurkowanie tu jest niebezpieczne i wymaga specjalnych umiejętności. Pokonanie ograniczeń konwencjonalnego nurkowania wymaga technicznego przełomu. Wynalazca Phil Newton ma nadzieję, że dokona tego przełomu.
Lata nurkowania nauczyły go, że długotrwałe wystawienie na działanie wielkiego ciśnienia może zrujnować ludzkie ciało. Gdy pracuje się w oceanie, zaczyna się szanować jego nieugiętość i potęgę. Jesteśmy delikatni, niczym meduza naszpikowana pałeczkami. Jesteśmy naprawdę słabi i najmniejsza rzecz może nas rozerwać. 20-letni nurkowie miewali kości jak 80-latkowie z osteoporozą. Newton projektuje mechaniczne skafandry, które ułatwiają zejście poniżej 300 metrów i czynią je bezpieczniejszym. Potrzebujemy tam zbroi. Im jest lepsza, tym większe są szanse na przetrwanie. Newtsuit to łódź podwodna, którą ma się na sobie. Aluminiowa zbroja chroni nurka i utrzymuje wewnątrz ciśnienie atmosferyczne. Najnowszy model to Exosuit. Ma szerokokątną kopułę i pozwala przenosić zapas powietrza na 2 doby. Zbudowano go z ćwierćcalowej grubości metalu zdolnego wytrzymać ogromne ciśnienie. Jest skonstruowany tak, że jest elastyczny. Gdy ta wąska część jest skierowana do dołu, ramię wygina się. To dlatego, że te dwie części zbliżają się do siebie. Gdy są oddalone, ramię prostuje się. W ten sposób osiąga się elastyczność za pomocą rotacji. 20 takich stawów daje nurkowi niemal całkowitą swobodę ruchów. Na miejscu nurkowie muszą móc pracować. W tym celu potrzebują rąk. Newton zaprojektował mechaniczne dłonie, które mają przeciwstawny kciuk. To jest przeciwstawny kciuk. Ten ruch ma absolutnie krytyczne znaczenie. Taki kciuk mają tylko niektóre naczelne. To nam pozwala wykonać taki, taki i taki ruch. Mechaniczna dłoń robi to samo. Może łapać, trzymać i manewrować przedmiotami z niezwykłą zręcznością. Można wziąć ołówek i podpisać się swoim charakterem pisma. Można rzucić piłką o ścianę i złapać ją. Pozwala na to przeciwstawny kciuk i możliwość poruszania nim. Obok skafandrów Newton zaprojektował szereg statków zanurzalnych. Lecz mogą zanurzać się tylko na głębokość 900 metrów. Poniżej ciśnienie jest zbyt duże, by mogły bezpiecznie działać. A na tej głębokości mamy jeszcze przed sobą 90% naszej podróży. Poniżej znajduje się świat pozbawiony słońca, zdominowany przez góry mrocznego oceanu. To jest nieprzewidywalne pustkowie, gdzie planeta tworzy swoją górzystą powierzchnię, a życie zdaje się przeczyć naukowym prawom. Pierwsze kilkaset metrów oceanu jest skąpane w świetle słonecznym i obfituje w rośliny i zwierzęta. Zanurzając się głębiej, wkraczamy w nieznane terytorium. Dom dziwnych istot. Na głębokości 3 km docieramy do równiny abisalnej. Zajmuje prawie połowę dna oceanu i przeważnie nic się tutaj nie dzieje. Lecz z tej równiny wyrasta ogromny geologiczny cud, tak niezwykły, że niemal kwestionuje nasze postrzeganie oceanu, geologii i życia jako takiego. To jest grzbiet śródoceaniczny. Ogromny łańcuch gór ciągnący się w sumie na długości 64 tysięcy kilometrów niczym szef na piłce baseballowej.
To jest najdłuższe i najbardziej aktywne wulkanicznie pasmo górskie Ziemi. Ballard jest jedną z niewielu osób, które widziały je z bliska. To jest granica tworzenia, bowiem wzdłuż tego grzbietu Ziemia tworzy swoją powłokę. Jeszcze około 40 lat temu grzbiet śródoceaniczny był geologiczną zagadką. Jak powstały te podwodne góry? Według teorii ruchu płyt tektonicznych skorupa Ziemi składa się z kilku połączonych ze sobą płyt. Gdy płyty napierają na siebie, powodują powstawanie gór. Lecz w przypadku grzbietu śródoceanicznego płyty się rozdzielają. Takie pasma jak Himalaje czy Andy powstały na skutek zderzenia się płyt tektonicznych. To ma sens. Dwie płyty zderzają się i powodują wypiętrzenie i powstawanie gór. Lecz powstawanie gór na skutek rozdzielania się płyt nie miało sensu. W latach 60. geologowie wpadli na radykalne wyjaśnienie. Grzbiet śródoceaniczny jest wielką blizną. Roztopione skały z wnętrza płaszcza Ziemi wydostają się między płytami. Magma wylewa się do morza, po czym stygnie i twardnieje, tworząc grzbiet o wysokości tysięcy metrów. To zgrabna teoria, lecz jest problem z przetestowaniem jej. Woda otaczająca grzbiet śródoceaniczny powinna być ciepła, podgrzewana przez wypływającą magmę. Temperatura zmierzona wzdłuż grzbietu jest znacznie niższa niż naukowcy oczekiwali. Brak ciepła może oznaczać brak magmy, jak też wyjaśnienia istnienia grzbietu śródoceanicznego. W 1977 roku Bob Ballard poprowadził ekspedycję, która miała rozwikłać tę zagadkę. Wiele zależy od tej misji. Ślady brakującego ciepła dostarczą dowodów popierających teorię. Ballard wykorzystał najnowocześniejsze urządzenia lat 70. Angus to akustycznie sterowany podwodny system badań geologicznych. Termometr na linie. Ciężka klatka chroni czujnik temperatury. Czujnik przesyła odczyty na mostek kapitański. Angus jest też wyposażony w aparat fotograficzny, by mógł robić zdjęcia dna. Zdjęcia obejrzeliśmy dopiero po wyciągnięciu urządzenia po wielu godzinach. Mieliśmy jednak małe połączenie z urządzeniem mierzącym temperaturę. Nagle pojawił się skok. Zapisaliśmy czas, w którym Angus minął ciepłą wodę. Czy to jest dowód na istnienie wysokiej temperatury, jakiej szukają? Wyciągają Angusa na pokład. Ballard i jego zespół ostrożnie dopasowują zdjęcia do pomiarów temperatury. Wynik jest zaskakujący. Na zdjęciach widać komin, z którego wypływa super gorąca woda. To w tym miejscu Ballard zanotował skok temperatury. Wreszcie znaleziono ciepło przewidywane przez teorię. Dowód potwierdzający, że magma sączy się między rozdzielającymi się płytami. To, że ciepło ucieka przez te kominy, wyjaśnia, dlaczego woda w innych miejscach jest zimniejsza. Fotografie ukazują jeszcze coś, czego nikt nie przewidział. Tam, gdzie woda jest zimna, na zdjęciach widać pustą, czarną lawę. W gorących miejscach wszystko się zmienia. Lawa na każdym zdjęciu co 12 sekund. Gdy zbliżyliśmy się do magicznego miejsca, woda zrobiła się mętna, a na dnie pokazały się setki dużych małżów. To nie ma sensu. W czarnej, jak smoła, wodzie pozbawionej światła nie powinno być życia. Aby przyjrzeć się temu lepiej, Ballard wrócił nad grzbiet w specjalnie skonstruowanym statku podwodnym.
W książkach pisano, że do równiny abisalnej nie dociera słońce, tak więc nie jest możliwe przeprowadzanie fotosyntezy. Wówczas nie mogą istnieć rośliny, a przy braku roślin nie ma też zwierząt. Jednak istniał inny system. Ballard i jego zespół pobierają próbki i kontaktują się z biologami na brzegu. Powiedzieliśmy, że mamy robaka długości 2,5 metra. Co mamy z nim robić? Zapytali, co mamy? Nie mogli uwierzyć w to, co opisywaliśmy. Powiedziałem, że muszą w to uwierzyć, bo trzymam go w rękach. Stwierdzenie Ballarda zaszokowało biologów. Proszą o zachowanie okazów. Kazali nam włożyć je do formaliny. Jesteśmy geologami, nie mamy formaliny. Zapytali o wódkę. To jest sprawa osobista. Gdy wypływa się na długi czas, zabiera się alkohol. Musieliśmy wykorzystać go do zabezpieczenia tych stworzeń, więc nie zebraliśmy tak wielu, jak ich zdaniem powinniśmy. Wyprawa Ballarda rozwiązała zagadkę geologiczną, lecz odkryła zagadkę biologiczną. Jego odkrycie przeczyło założeniu, że bez światła słonecznego życie nie jest możliwe. Naukowcy sądzili, że fotosynteza jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi. Istniało jednak życie bez światła. Jak te dziwne organizmy mogły zaistnieć w mroku oceanu? W czasie wyprawy do grzbietu śródoceanicznego Bob Ballard i jego ekipa odkryli zupełnie nowy ekosystem. Na głębokości 3 kilometrów w mrocznych głębinach kwitło życie. Natrafiliśmy na niesamowite zoo egzotycznych stworzeń. Najbardziej imponujące było to, że świeża lawa była tak przykryta morskim życiem, że nie było jej widać. To nie powinno mieć miejsca. Brak światła powinien oznaczać brak roślin, a to powinno oznaczać brak zwierząt. Jak zatem ta chmara egzotycznych istot żyje? Pierwsza wskazówka nie pochodzi od nich, tylko z samej wody. Gdy pobraliśmy próbki wody z kominów, otworzyliśmy kanistry i poczuliśmy siarkowody. Kominy hydrotermalne to gorące miejsca aktywności wulkanicznej. To tu lawa i gazy wydostają się na powierzchnię. Gazy zawierają siarkowodór. Dla ludzi jest on trujący, lecz dla stworzeń zgromadzonych wokół kominów jest źródłem życia. Zaczęliśmy rozumieć, że bakterie w ciągu eonów lat wymyśliły, jak przeprowadzać odpowiednik fotosyntezy w ciemnościach. Pewna jednokomórkowa bakteria łączy siarkowodór z tlenem i produkuje energię. Ta reakcja chemiczna zasila wzrost bakterii i pozwala im żyć bez światła. Bakterie są podstawą tego niezwykłego ekosystemu. Bryja Govenar z Woodhull Oceanographic Institution bada relacje bakterii i innych stworzeń żyjących wokół kominów. Odkrycie życia wokół kominów zmieniło sposób myślenia o systemach biologicznych. Widzimy nieskończenie wiele możliwości. Govenar bada pewne wieloszczety żyjące przy kominach. To jest okaz Riftia pachyptila. To olbrzymi wieloszczet, którego rurka może dorastać do metra, a nawet 3 metrów długości. Wieloszczet wyłapuje za pomocą pióropusza siarkowodór i tlen. Nie wykorzystuje tych substancji, tylko przekazuje je bakteriom żyjącym w jego ciele. Te bakterie wykorzystują je w reakcji chemicznej, w której produkują proste cukry będące pokarmem wieloszczeta. To jest zdumiewające i efektywne partnerstwo.
Każdy litr wody wyrzuconej z komina zawiera siarkowodór pozwalający wytworzyć po połączeniu z tlenem 700 kalorii. Bakterie wykorzystują tę energię do produkcji prostych cukrów. Żywiący się nimi wieloszczyt może dorastać do blisko 3 metrów długości. Te bakterie są siłą napędową tego dziwacznego ekosystemu. Żywią się nimi małże i ślimaki. Te są zjadane przez inne drapieżniki, jak ryby, kraby i ośmiornice. Bakterie zamieniają jałowe równiny abisalne w oazy życia. Mogą udzielić nam wskazówek na temat pochodzenia życia na Ziemi i poza nią. Dr Chris German bada kominy hydrotermalne od 18 lat. Kilka odkryć ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia pochodzenia życia. Tam istnieją wyjątkowe ekosystemy. Zawsze znajdujemy nowe gatunki. W 2006 roku German odkrył najgorętszy komin. Wydostaje się z niego toksyczny, kwaśny płyn o temperaturze 370 stopni Celsjusza. To nie jest raczej recepta na życie, lecz German odkrył tam intrygujące składniki. Znajduje się tam mnóstwo złożonych cząstek organicznych, które mogą być podstawą dla powstania życia. Kominy wyrzucają substancje chemiczne, które mogą przydać się złożonym istotom. Mogą też pomóc zrozumieć początki życia na Ziemi. To są składowe życia przy braku przejawów życia. Kominy mogą udzielić wskazówek na temat życia poza Ziemią. Nie ma powodów, dla których to nie mogłoby się dziać w innych miejscach wszechświata. Przykładu dostarczają nam księżyce Jupitera. Wokół Jupitera krąży nieco mniejszy od naszego księżyc Europa. Według niektórych naukowców pod jego zlodowaciałą powierzchnią znajduje się ocean. I potencjalne kominy hydrotermalne. Czy może tam istnieć życie? Badania kosmosu i biologia głębin oceanu będą musiały wspólnie szukać odpowiedzi. Te dziwne kominy, wśród których kwitnie życie roślinne i zwierzęce oferujące informacje na temat natury życia, są też źródłem innych cennych dóbr. Kominy hydrotermalne wyrzucają jedne z najczystszych rud. Miedź, żelazo, cynk, nawet złoto, srebro i platyna wydostają się do oceanu. Te metale są tak cenne, że wydobywanie ich nawet na tych głębinach może być uzasadnione. Nie ma wątpliwości, że grzebień śródoceaniczny i kominy wytwarzają ogromne ilości nadających się do handlu ród. Gdy te cenne metale stają się rzadkie na 28% terenów lądowych, ludzie sięgną pod wodę, tak jak w przypadku ropy. Kominy mogą pełnić jeszcze ważniejszą rolę dla ludzkości. Niektórym naukowcom marzy się życie tam. Twórca New Suit wyobraża sobie kolonizację kominów hydrotermalnych. Kominy zapewniają wystarczającą ilość energii, by zasilić podwodną kolonię przez 100 lat. To jest wizja nowego świata. Kolonie 2,5 kilometra pod powierzchnią wody. W jednym z najbardziej ekstremalnych środowisk. Lecz nawet tutaj dzieli nas od celu 8 kilometrów. Wkraczamy do najmniej rozumianych części Ziemi.
do najgłębszej warstwy oceanu. Jesteśmy w świecie wiecznych ciemności, gdzie żyją tylko dziwne istoty. Na pokładzie Trieste Dan Walsh zanurza się w potwornie czarnej wodzie. Liczniki pokazywały rosnącą głębokość. Najprościej to było dostrzec, wyglądając na zewnątrz. Niemal na całej długości 11 kilometrów żyją organizmy bioluminescencyjne, czyli takie, które świecą. Tempo, z jakim je mijaliśmy, było naszą prędkością pionową. Trieste zmierza do celu z prędkością 54 metrów na minutę. Każde 30 centymetrów głębokości oznacza o 28 kg nacisku więcej na stopę kwadratową stalowego kadłuba. Na głębokości 5400 metrów ciśnienie jest ponad 500-krotnie większe niż na powierzchni. Człowiek bez ochrony czułby nacisk ponad 3,5 ton na cal kwadratowy ciała. Takie ciśnienie zgniotłoby większość statków podwodnych niczym pustą puszkę. W celu zapobieżenia zgnieceniu ścian, konstruktorzy Trieste zmaksymalizowali wytrzymałość kadłuba. Stalowy kadłub tworzy sferę, dzięki czemu ciśnienie rozkłada się równo. Elementy połączono żywicą epoksydową. I tak są to nerwowe chwile. Podczas próbnego zanurzenia Trieste miał potworny wypadek. Spoiwo puściło. Rozległ się wielki huk. Na to łączenie oddziaływał wielki nacisk i spoiwo puściło. Elementy trzymały się razem tylko dzięki ciśnieniu wody. Trzy elementy kabiny trzymało razem tylko ciśnienie wody. Naprawy trzeba dokonać szybko. Od zejścia do Rowu Mariańskiego dzieliły ich tylko tygodnie, więc czasu wystarczyło na prowizoryczną naprawę. Jeden z matów zrobił takie klamry łączące elementy. Widzimy je tutaj. Ściskają te trzy części. Załatana łódź zmierza ku najgłębszemu miejscu planety. To jest najtrudniejszy test. Gdy osiągają głębokość 6 km, prowizoryczne klamry nie wydają się naprężone. Schodzą dalej. Walsh i Picard wkraczają w nieznane, w rów oceaniczny. Grzbiety oceaniczne tworzą skorupę ziemską, zaś rowy niszczą ją. Powstają, gdy płyty oceaniczne zderzają się, przez co jedna wchodzi pod drugą. Ta, która jest pod spodem, zamienia się w magmę. Te rowy w dnie oceanu są jak doliny. Zbocza rowu obniżają się stopniowo. Walsh wkracza do najgłębszego rowu, rowu Mariańskiego. Na wschód od Filipin rów zaczyna opadać o 4,5 km od poziomu równiny abisalnej. Łódź znajduje się na głębokości 9 km. Ciśnienie oddziałujące na Trieste jest 900-krotnie większe niż na powierzchni. Nagle ziszcza się największa obawa załogi. Batyskafem wstrząsa wybuch. W drodze do dna oceanu Trieste wreszcie wkracza do rowu Mariańskiego. Jest to pęknięcie długości 2240 km na 69 km szerokie. Jego głębokość jest większa niż wysokość Mount Everest. Na najwyższą górę świata wspinały się tysiące ludzi.
Walsh i Picard są jedynymi ludźmi, którzy opuścili się do rowu. Nacisk wody na batyskaw jest ogromny. Nagle statkiem wstrząsa eksplozja. Hook zaskoczył Walsha i Picarda. Gdyby doszło do zalania, raczej byśmy się o tym nie dowiedzieli, bo to by się stało natychmiast. Ciśnienie wynosi tam 5 ton na cal kwadratowy. Fakt, że słyszeliśmy huk, oznaczał, że nadal żyjemy. Pękł jeden z najsłabszych punktów, zewnętrzny iluminator. Wykonano go z tworzywa akrylowego, a nie ze szkła. Wydaje się, że jest raczej miękkie i niezbyt mocne, lecz jest dokładnie przeciwnie. Akryl ma wspaniałą właściwość. Pod wpływem wysokiego ciśnienia zachowuje się jak bardzo gęsty płyn, a nie ciało stałe. Robi się płynny. Zwłaszcza w czasie głębokiego zanurzenia, iluminator wpuklał się nieco w stronę kabiny. Może o 3 mm, lecz było to dostrzegalne. Dzięki tej właściwości iluminatory były w stanie wytrzymać ogromne ciśnienie i nie pękać. Lecz na głębokości 9 km nawet to nie wystarczy i jeden z iluminatorów pęka. Wnętrze kadłuba jest szczelne i Triest może zanurzać się aż do dna rowu. Takie groźne wypadki oznaczają, że nie każdy naukowiec chce się zapuszczać w głębi oceanu. W latach po wyprawie Triest wiele osób zaczęło sądzić, że nie ma sensu wysyłać na dno oceanu ludzi. Zamiast naukowców z krwi i kości wykorzystuje się zdalnie sterowane pojazdy i roboty. Jednym z największych zwolenników tych pojazdów jest ktoś, kto był mistrzem podmorskich badań. Bob Ballard. Magiczna chwila zmiany nastąpiła w 1979 roku. Zorganizowaliśmy ponowną wyprawę do kominów hydrotermalnych. Mieliśmy na pokładzie pierwszą kolorową kamerę cyfrową, jaką zbudowano. Kamera zapewnia lepszy widok niż iluminator. Ballard opracował następnie urządzenie zwane Argo. To oko na łańcuchu przesyła obrazy wideo z dna bezpośrednio do sterowni na powierzchni. Września 1985 roku genialne urządzenie Ballarda znalazło coś zaskakującego. Wrak Titanica, zanurzonego na głębokości 3,5 km w północnym Atlantyku, wraku nie można było odnaleźć przez 80 lat. Robot Ballarda odniósł sukces tam, gdzie zawiodły poszukiwania w wykonaniu ludzi. Robot nie potrzebuje powietrza, jedzenia ani odpoczynku, więc może przeszukiwać dno tygodniami, a nie godzinami. Dzisiaj naukowcy budują nową generację podwodnych robotów. Mogą się zapuszczać głębiej i wymagają coraz mniej nadzoru ludzi. Niektóre programuje się nawet na myślenie, podejmowanie decyzji i reagowanie na to, co znajdą. Nie wszyscy są jednak przekonani, że zastąpią w pełni ludzi. Ludzie tak myślą, bo widzą w telewizji roboty wygrywające rozgrywki szachowe i tak dalej. Lecz one są bardzo głupie w sytuacjach wymagających interwencji. Nigdy nie wiadomo, co się tam spotka. Roboty są wspaniałe, gdy się je programuje. Lecz w konfrontacji z czymś, czego nie ma w bazie danych, są do bani. Roboty mogą być naszą przyszłością, lecz 5 dekad temu nie było ich.
Misja Triest zależy od delikatnych ludzi, którzy sterują statkiem i robią naukowe obserwacje. Solidny batyskaf ochronił ich przed zagrożeniami głębin. Po 4,5 godzinie zbliżyli się do dna oceanu, najgłębszego punktu na Ziemi. Zwalniają tempo opadania i Triest siada na dnie. 10 740 metrów pod powierzchnią. Wiedzieliśmy, że dotarliśmy do dna oceanu, bo go dotknęliśmy. Opadaliśmy tak długo, aż ocean się skończył. Na szczęście jest to miękkie lądowanie na mule, a nie na twardej skale. To przypominało owsiankę w jasnym kolorze, bardzo drobna. Gdy osiedliśmy, wzbudziliśmy wielką chmurę osadów. Blisko 11 km pod wodą ciśnienie jest ponad 1000-krotnie większe niż na powierzchni. Życie istnieje nawet w tak niegościnnym miejscu. Zobaczyliśmy żyjącą przy dnie rybę. Miała oczy po jednej stronie ciała. Skoro żyje przy dnie, nie przypłynęła tu. A jak jest jedna, to są i dwie. Walsh i Picard prowadzą obserwacje przez pół godziny, po czym wypływają na powierzchnię, gdzie czeka na nich prasa. U wybrzeży Guam naukowy batyskaf Triest wynurzył się po wyprawie do rowu mariańskiego, najgłębszej części oceanu. Rów zapada się głębiej niż... Nasza wyprawa dobiegła końca. Prowadziła przez dziwny, wspaniały świat. Pomimo jego bogactwa i wspaniałości, 95% oceanów jest niezbadana. Pod wodą leży największa, ostatnia granica Ziemi. Czeka na nowe pokolenie dzielnych badaczy.